Fortnite z dnia na dzień przełożył aktualizację lata i trafi ona dzisiaj o siódmej, a wraz z jej startem do gry powraca rozdział pierwszy, ale jako osobny tryb, sekretny skin karnetu bojowego, współpraca z piratami, wydarzenia lata i ogrom darmowych nagród. Cześć wszystkim, z tej strony nie kto inny, kod Miguel, i witam was na odcinku z kolejnej aktualizacji. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu, a jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 500 fałdolców, to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kot kicia tak jak te kozaki, i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. A i widzowie, na samym wstępie chciałbym jeszcze mocno zaznaczyć, że jeżeli odcinek ten wleciał na kanał o 6.30, to w opisie będziecie mieć premierę live'a, która startuje już o 7.00 rano, a jeżeli odcinek wleciał o 10.10, .10, to live jest już na kanale. No i tak, moi kochani, jak chyba każdy z Was bardzo dobrze pamięta, w ostatnich dniach informowałem Was, że w ten następny wtorek do Fortnite'a trafi kolejna aktualizacja lata, no i tak miało być, lecz jak się okazuje, aktualizacja trafi dzisiaj. Wszystko to miało miejsce około godziny 17 wczoraj, gdzie Hypex napisał nam, że letnia aktualizacja trafi do gry dzisiaj, a zaraz później na Twitterze wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz, ponieważ Fortnite krótki zwiastun, po czym szybko go usunął. Na całe szczęście graczom udało się zdobyć ten zwiastun i był to krótki, dwusekundowy filmik, który zdradził nam pewną ogromną nowość, jaka trafi dzisiaj do Fortnite'a jak spojrzycie sobie na niego, to przez te dwie sekundy widać mapę rozdziału pierwszego. Tak dokładnie widzowie, do Fortnite'a powraca rozdział pierwszy i to wszystko będzie miało miejsce już dzisiaj, ale tak dla uspokojenia, to rozdział pierwszy powraca do gry, ale nie zastąpi on Obecnego sezonu, tylko będzie to nowy tryb, który będzie dostępny w waszym lobby. Dowiedzieliśmy się o tym z kolejnego zwiastuna, który został opublikowany zaraz po tym i był to już trochę dłuższy zwiastun, na którym pojawiło się trochę więcej nowości i przy okazji znamy nawet nazwę tego trybu, która brzmi Fortnite Reaktywacja. Na samym filmiku mogliśmy zobaczyć mapę jaka będzie dostępna w nowym trybie i będzie ona o wiele mniejsza niż podstawowa mapa. Mapa, co widać już na pierwszy rzut oka i będzie to remiks rozdziału pierwszego i wiemy, że znajdzie się na niej dokładnie 9 lokalizacji. Nie znamy nas we wszystkich miejscówek, bo kilka z nich było za zwiastunem, ale z tych, które znamy z tego zwiastuna, to przykładowo wykrzywione wieże, sklepowa Sadyba i przyjemne i kilka innych, a sama wyspa będzie troszeczkę mniejsza niż ta obecna, a pozostałych miejscówek będzie o wiele więcej. To jednak niekoniec jakie tam zob Zobaczycie, ponieważ na tym pierwszym usuniętym zwiastunie mogliśmy zobaczyć coś co większość z Was na pewno bardzo się spodoba, czyli stara grafika, i wydaje mi się, że może być ona w tamtym miejscu dla Was dostępna. Żeby to było mało, na kolejnym zdjęciu, które pojawiło się w internecie, mogliśmy zobaczyć jak postacie trzymają stare przedmioty, i mowa tutaj o starej MC, PM-ie, pistolecie oraz pompie i spodziewajcie się, że wróci tam większość starych przedmiotów. Sam nie jestem do końca pewny jaka będzie pula łupu w tamtym miejscu, tak więc to sami będziecie musieli sprawdzić wchodząc do gry po dzisiejszej aktualizacji i widzowie teraz wypadałoby wspomnieć o najważniejszej rzeczy, która jest z tym związana, a mianowicie na czym będzie polegał ten tryb. Ja osobiście nie wiem, ponieważ jego najważniejszy zwiastun został opublikowany dopiero dzisiaj o 6 rano i jeżeli będę w stanie dodać Wam do filmu informacje z niego, to będą one teraz na ekranie. Zaś moim zdaniem będzie to albo tryb, w którym będzie grało maksymalnie 50 graczy, bo mapa ta jest o połowę mniejsza, albo to będzie jakiś całkowicie nowy tryb, w którym przykładowo będziecie się kilka razy odradzać lub coś w tym stylu, ale to dopiero zobaczycie wchodząc dzisiaj do gry. No i oczywiście nie do końca będzie to OG rozdział pierwszy, ale będą tam miejscówki z tamtego rozdziału, przedmioty, grafika i wiele więcej, więc spokojnie i nie chciałem wam też na tym filmie wszystkiego zdradzać, Ponieważ pozostałe nowości są już w grze, tak więc polecam sobie wejść i sprawdzić. To jednak kochani, nie koniec, ponieważ tak jak wspomniałem wam na początku, aktualizacja ta będzie update'em lata, ponieważ zaraz po niej kolejna trafi do gry za równiutki miesiąc, czyli 23 lipca, więc Fortnite musiał przygotować nowości z tej okazji, a w tym samo wydarzenie lata. Jednakże od razu chciałbym zaznaczyć, że według gleakerów letni event wystartuje w grze dopiero Kilka dni po aktualizacji dzisiaj, tak więc na jego start będziecie musieli jeszcze poczekać, a co do jego nowości, to dostaniemy tam nagrody, skiny, nowości i zmiany. Rzeczy w tym temacie będzie ogromnie dużo, tak więc na pewno nie będziecie się nudzić przez najbliższy miesiąc i co do nagród jakie tam będą, to wszystkie z nich właśnie teraz poznajemy na live na kanale, a na filmie będą one dopiero jutro. Kolejna nowość, jaka powinna trafić do gry z tej okazji, to jedna z dwóch wielkich współprac jakie miały trafić do Fortnite'a w tym sezonie i albo po tym update'cie otrzymamy współpracę z piratami, bo są już pierwsze zapowiedzi, albo tą z fasolkami. Jeżeli do gry trafią piraci, to na wyspie pojawią się dzisiaj statki pirackie, a wraz z nimi działka, flint oraz mapa skarbów. Poza tym dostaniemy dzisiaj skiny piratów oraz kluczowe postacie z tego filmu oraz ma tam trafić karnet z nagrodami, ale pamiętajcie, że wszystko może trafić kilka dni później. Wydaje mi się osobiście, że współpraca z fasolkami nie trafi do gry przez to, że ma ona nam dać nowy tryb z wyścigami, a wątpię, aby do gry trafiły dwa nowe tryby na raz, ale również jest na to szansa, lecz sam stawiam bardziej na tych piratów. To jednak nie koniec nowości, ponieważ poza eventem lata, trybem rozdziału pierwszego i jedną z tych dwóch współpracy otrzymamy ogrom nowych przedmiotów kosmetycznych oraz zakładki sklepu i większość jak nie wszystkie z nich będą z letnimi. Przedmiotami. Jak już mówimy tutaj o skinach, to po tej aktualizacji poznamy również wszystkie pozostałe przedmioty do ukrytego skina karnetu bojowego, i chodzi tutaj o te ukryte przedmioty w tej karcie. Lecz pamiętajcie, że sam skin nie będzie jeszcze dostępny. Jego skórka zostanie udostępniona dopiero w następny poniedziałek nie ten teraz, tylko jeszcze kolejny i wtedy do gry trafi cała współpraca z Marvelem, gdzie dostaniemy mityczny przedmiot ze zwiastuna oraz jakieś pojedyncze nowości. Marvela. Je również poznamy dopiero po tej aktualizacji, tak więc jeżeli chcecie je znać teraz, to wpadajcie na live'a bądź jeżeli już się skończył, to w karcie na żywo na kanale jest jego zapis, tak więc polecam sobie obadacie, a film o tym, tak jak mówiłem, będzie dopiero jutro. Ostatnie z takich najbardziej pewnych nowości to nic innego jak ekipa Fortnite na kolejny miesiąc, jakiś jeden pojedynczy przedmiot na wyspie i chodzi tutaj głównie o te nowe przedmioty, a najbardziej chodzi będzie miała snajperki, które mają tam wrócić. Listę pozostałych rzeczy macie tutaj na ekranie, i na pewno jest tutaj coś widoczne i trafi dzisiaj do gry. Tak więc sprawdzajcie, gdy tylko serwery zostaną uruchomione i na pewno zostaną naprawione wszystkie problemy. A i zapomniałbym, kochani, po tym updatecie na pewno pojawi się sporo informacji fabularnych, bo nie oszukujmy się, ale fabuła mocno leci do przodu w tym sezonie i zapowiada nam się bardzo fajne mini wydarzenie na koniec tego sezonu. A i co najważniejsze kochani, pamiętajcie, że kolejna wielka aktualizacja trafi do Fortnite'a dopiero za równy miesiąc. A jeżeli chcecie poznać wszystkie darmowe nagrody, jakie pojawiły się po dzisiejszej aktualizacji, to zostawcie pod tym filmem łapeczkę i komentarz nagrody, a jutro pojawi się odcinek na temat nagrody i dostaniecie serduszko w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry. O ile w ogóle wam się on spodobał, pamiętajcie o z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live'ie rano i jutro na filmie też rano. Jo!